Witam wszystkich serdecznie na kanale Enduro Animals. Dzisiaj z racji tego, że dane mi jest jeździć Yamaha EZF-400. Filmik z tego widzieliście ostatnio, jak dokonałem zamiany za KTM-a. Także wszystko wyjaśnione jest w ostatnim filmie. Dzisiaj poruszymy sobie temat odpalania Yamahy na zimno, ponieważ dużo użytkowników twierdzi, że tak bardzo ciężko jest zapalić tego 4-słupa i że naprawdę trzeba się ukopać, a jeśli dotknie się manetki, to się zaleje. Więc chciałbym trochę obalić mitów lub je potwierdzić na temat właśnie odpalania Yamahy. Także zapraszam serdecznie. Więc tak, jeśli chodzi o dodawanie gazu na postoju, jest to prawdą, że zalewamy wtedy motocykl, ponieważ w gaźniku jest to gaźnik Keihin FCR z pompką przyspieszającą, która po otwarciu przepustnicy, dodaniu gazu na manetce, ona po prostu wtryskuje paliwo bezpośrednio do cylindra i przez to motocykl się zalewa. Ciężej go jest potem odpalić, lecz nie jest to niemożliwe po prostu. Trzeba po prostu kilku kopnięć więcej i motocykl powinien bez problemu zapalić. Przede wszystkim ważne jest, żeby mieć crossowego buta lub jakieś obuwie z twardą podeszwą, aby ten kopnik po odbiciu ewentualnym nie uszkodził nam tutaj stopy, ponieważ jest to 4-osób o pojemności 400, no i ta kompresja już jest dość znaczna. Także po prostu trzeba zadbać tutaj o staw stukowy, żeby nic się nie stało. Warto zadbać sobie po lewej stronie o jakieś podparcie na lewą nogę, żeby móc sobie po prostu wstać i bezpośrednio tutaj sobie właśnie móc lightowo kopnąć. Dobrym nawykiem przed każdym wyjazdem takim motocyklem jest sprawdzenie sobie poziomu oleju, ponieważ w 4-osobie jest to bardzo ważne i ważne jest to, żeby olej wymieniać często, regularnie. No i żeby był to olej dobrej jakości, ponieważ silnik jest smarowany dokładnie tym olejem, który idzie do skrzyni. Cały silnik jest zalany jednym olejem, także warto o to zadbać. No i drugą rzeczą jest zawsze sprawdzić sobie, odkręcić po prostu korek, sprawdzić, czy jest płyn, bo poruszać motocyklem, jeśli jest, to bardzo dobrze, jeśli nie ma, to uzupełnić, no i od razu zobaczyć, gdzie ten płyn się podział, czy po prostu wyleciał przez odpływ, czy może coś się dzieje. Często wadą w tych motocyklach jest puszczająca pompa wody. Jeżeli jest z tym problem, należy to zrobić jak najszybciej, ponieważ jest to ważny element i jeśli pompa przecieka, to może w trakcie jazdy zabraknąć płynu, możemy motocykl przegrzać, nawet zatrzeć, także nie chcielibyśmy po prostu przez taką pierdołę popsuć sobie całego motocykla. No i teraz, jak zabrać się do odpalenia motocykla? Po pierwsze sprawdzamy, czy jest paliwo. Upewniamy się, bo często zapominamy, że paliwa po prostu nie ma. I to jest taka błahostka, a często użytkownikom się po prostu to zdarza. Mamy w tym motocyklu ręczny dekompresator, czyli odprężnik. Służy on do uchylenia zaworu wydechowego, aby móc przełamać punkt sprężania przy kopnięciu. Nie dodajemy gazu, aby to pomoże po prostu przy odpaleniu, nie zalejemy go. Najlepiej trzymać sobie rękę tutaj na półce kierownicy. No i pierwsze co robimy, odkręcamy kranik. Po odkręceniu kranika, jeśli motocykl jest zimny, włączamy czarne ssanie, czyli ssanie tak zwane zimne. No i dalej tak. Opieramy się lewą nogą na wcześniej przygotowanym podnóżku. Trzymamy tutaj prawą rękę na kierownicy i przesuwamy kopnikiem w miejsce, aż będzie on znacznie ciężej szedł w dół. Czyli znajdujemy taki punkt. Po prostu kopiemy i tutaj czuć, że kopnik już bardzo ciężko idzie. Wtedy naciskamy dekompresator.
Kopnik pójdzie kawałek w dół, przełamie nam punkt sprężania. Potem kopnik bierzemy do góry i po prostu energicznym kopnięciem odpalamy motocykl. Sami mogliście zobaczyć, motocykl bez problemu odpalił. Ja naprawdę nie odpalałem wcześniej dużo czterosłupów. Nie miałem w tym doświadczenia, siadłem pierwszy raz na ten motocykl. Poczytałem trochę na internecie, jak to zrobić. Po prostu trzeba dobry punkt ustawić na kopniku. Energicznym kopnięciem odpalamy, bez gazu, bo to nie jest dwusów. Bez gazu odpalamy motocykl bez problemu, jeśli jest dobrze ustawiony, jeśli jest zdrowy, nic go nie boli. Powinien bez problemu się odezwać. No i po prostu się uruchomić. Jeśli mamy ciepły motocykl, wystarczy bez żadnego ssania kopnąć go tą metodą, jaką pokazywałem na początku. Jeżeli się nie uda dwa razy odpalić motocykla, należy włączyć czerwoną dźwignię ssania, czyli tak zwane ssanie ciepłe, i bez gazu kopnąć motocykl i szybko wyłączyć ssanie i utrzymać obroty gazem. Nie przesadzając oczywiście z dodaniem tego gazu za dużo, żeby także motocykla na początku nie zalać. I bez żadnego problemu takie odpalanie. Myślę, że to nie jest nic ciężkiego. No i mam nadzieję, że tym filmikiem pomogę wam w odpalaniu waszych maszyn. Jeśli się podobało, zostaw lajka, skomentuj, czy udało ci się odpalić swoją maszynę dzięki mnie. I to wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się serdecznie. Niedługo więcej nagrywek z ZF-em. No i pozdrawiam. Na razie.